przejścia granicznego, dawnego przejścia granicznego chałupki Bochumin w powiecie raciborskim nad Odrą. Nad Odrą, tak. O której ostatnio bardzo głośno, a ja w tej chwili zawitym na terenie zamku w Chałupkach, który jest tutaj rzut beretem. No, taki chyba angielski park Zaka Zjazdu. Jakaś atrapa jest. Jakiś człowieczek. Zamek w Chałupkach, bardzo fajnie odnowiony. Witajcie. Zielone kieliszki. 12%. Ktoś postawił kieliszki. A to są do szampana, nie? Nie. Witajcie na naszym weselu. A to tu jakieś wesele chyba będzie. Kieliszki, a żaden nie częstuje szampanem. To jakoś to tak. Róże. Dobra, teraz tu chodź, nie? Park w stylu angielskim. To wygląda jak Sułkowskich w Bielsku. A, zgodłe. Ty, popatrz, jest zgodłe, że to jest atrapa zamku Sułkowskich w Bielsku. To zrobimy. A łupki nie mylisz z chałupami. Ja są na półwyspie Helskim. Tam też była rajza. 10 lat temu. Dalej nic nie ma, na tyłach zamku też nic nie ma ciekawego, jakoś jadalnia, kuchnia, restauracja, śniadka na drzewie. Studnia. Zaka Zjazdu. Jeszcze nas to tu interesuje. Moszna. Zamek Moszna. Czyli psztyny nie ma. No to mamy dzisiaj 15 sierpnia 2022. Nie powiedziałeś tego na samym początku, przy zamku w Chałupkach. Teraz przemierzymy graniczne meandry rzeki Odry. No o Odrze w ostatnim czasie dość głośno. Jakieś zanieczyszczenia, katastrofa ekologiczna. Tam niżej. Tutaj są my przy granicy czeskiej, tutaj nic takiego się nie wydarzyło. No
niemniej jednak w ludziach jest taki strach, żeby mi do Odry raczej nie chodzić. Ja myślę, że możemy sprawdzić. Jademy się tam popatrzyć? Kurde, jadę się tam, no. Co to tu jest zachodniczek? Może jakiś słupek będzie, albo co? Bo tu też była granica plus i auto. Zobaczymy, czy ta Odra jest Karzuno, czy nie. Co z tą Odrą jest? Nie tak. Chodniczek idzie dalej. Rzeka Odra. Ale tamtych Czechów urwała fest. Nom tutaj Polski przybyło, a Czechów ubyło. Nie widać tu żadnych jakichś śniętych ryb. Ale jakiś taki dziwny smród tu jest. A tu nie ma skażona, bo tu te są. Widzisz? Co je? Kijanki, czy jak to się nazywa? Kijanki, a też kijanki. Ale głęboko. Nie widać. Tam będzie największy prąd. To jest skażone. Mi to nic nie śmierdzi. Ona podobno, że od kanału bliźniczego, no ale... Nie widzi, nie ma. Tak w ogóle to... Pierdoły opowiadają. Ale brzegu urwało fest. Do Czechu urwało. A nam zaś przybyło ziemi. No, na rzece to tak jest. Nie? Skoro te tu żyją, to nie ma skażenia. Teraz sprawdzimy, co to tu jest z tą rzeką, nie tak? Czy śmierdzi? No trochę czuć jakiś taki smród. Ale jak widać, tutaj zwierzątka żyją. O, żyją. Nie ma żadnej zabitych ryb. Takie oto fajne miejsce. Tam widać już brzeg fest zebrało. Zaryzykować. Zaryzykujemy. Nie, to nic nie śmierdzi. To nie tutaj będzie. Nie, niby mówią, że od kanału bliźniczego. Dotknę normalnie wody i nic się nie dzieje. Uratowani! Uratowani jesteśmy! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! Miejscowość Zabełków. Tradycyjnie zajazd przy kominku. Dobro miejscowa. I dobre jedzenie.
placki z gulaszem, surówka i bezalkoholowy lek. Pilny tu rower, wziąłem. Ja. Jakoś druga koło widzisz pałdu, pola. Ale takimi drogami się też fajnie jedzie. Może nie jest zbyt równo, ale da się jechać. Tam po prawej stronie coś. Jakieś burzyczki tam chyba są. Mam nadzieję, że pogoda się będzie się nie popierdzieli. Cały czas się człowiekowi wydaje, że dzisiaj jest niedziela, a dzisiaj jest poniedziałek. Deskusz Jobył też dzisiaj w kościele. Tymu rajda jest nieco nieskorzyj. No pamiętajcie, że jak jest święto czy niedziela, zawsze trzeba iść do kościoła. Na niedzielną muszę. Świąteczna też. Teraz dużo ludzi już, coraz więcej ludzi nie chodzi do kościoła, ale moim zdaniem robią głupotę. Nie wolno przekreślać to, co było przez tyle lat i nagle wyślić to na to szanę. My wyjadymy prawdopodobnie przy stacji Chałupka. Proszę, ile tu jest zieleniny, no dziś o Matki Bożej Zielnej, święto tradycji kulturowej się go do Matki Bożej Zielnej. Bynajmniej na Śląsku się tak godzą. Matki Bożej Zielnej, nie? Dziś o... A my są już na terenie cudownych Niemiec. Już też pożniwowane. To jest niecodzienny widok, żeby widzieć gdzieś morowicę z lewej strony. Ale to jest obszar Bramy Morawskiej. Czyli to jest jedyne takie miejsce, kaj granica polsko-czesko przebiega przez nizinę. A dawniej granica prusko-austriacko, aczkolwiek tam już Genau na wprost te granice się już nie zgadzają. Bo kraj Kulczyński był w Prusach. Historia tej granicy tutaj jest bardzo pogmatwana. To mało kto wie, ale w 1945 omal nie doszło do wojny polsko-czechosłowackiej o te tereny. Tereny Raciborza. Bo Czechy twierdziły, że skoro Polska zabierze tyle terenów niemieckich, to onym też się coś należy. Bo też ich poszkodowali, nie? No to i w zasadzie mieli rację, no. Nie, że jeden bierze wszystko, a drugi gówno, nie? To jest jakiś budynek kolejowy. Z pewnością. Nawet jako siwajcha tam jeszcze jest. Za. Same gospodarstwa tutaj są po lewej stronie, a po prawej stronie same pola. Ferma z dwoma wiatrakami. Tutaj wino. Typowe takie osadnictwo niemieckie. Jak się jedzie na Poznań, tamte tereny, to też tak. Ale na zachód też.
No to ci godzę, że Poznań to mąż też na zachód. Ale nie chodzi na Niemiecką będzie. Jak się jedzie na Dolny Śląsk, czy tam... Chyba raczej nie zajadę. Na granicy miałeś rację. O cholera. Tam gdzie jest chyba... A, bo to tu jest... To tu jest to, to miejsce, co przez tę działkę idzie granica. Tak, tu jest granica przez czyjąś działkę, tak. Zgadza się. To jest to miejsce. I tu w zasadzie chyba przez pole też idzie. Widzisz, bo tu ta kukurydza, a te ziemioki to... Ziemioki są w Czechach, a kukurydza jest w Polsce. Ale co jest ciekawe, bo popatrzcie, tam idzie pole taki szeroki za tą kukurydzą. Bo granica jest skręcona na pewno. Myślisz? Tak. Nie wydaje mi się. Skręca, na pewno. Żeby tu taki klin był jak to pole, nie? Bo tu jest miedza, widzisz? Miedza. To by trzeba było tam podjechać. Zobaczyć jak to tam idzie. A my tu wyjadymy. Ty tu maliny są. Maliny. Widzisz? No nie skręca, bo widzisz, tam jest słupek. Tam traktor łoro. Ale tam może łorać, bo tam tu już nie ma święta. Tu są maliny. Łorać może i tak święta. Uważaj, bo tu są nasiekaj. Czeskie maliny. Tutaj ci lepsze od naszych. Pasieka faktycznie, a tu nie ma co podchodzić. Nas pożerą. Jeżeli maliny wyżeromy, to znerwią, ale tu też inny też wyżerą. Czyli my wjechali na teren Czech. Ale z racji tego, że my już tu są, to ten słupek trzeba tutaj obejrzeć. Nie będziemy wchodzić na czyjąś działkę. To tak wygląda, jakby ta granica przed tym foliokiem szła. To jest paradoks. Jedna działka, a w dwóch krajach. Jak tu podatki płacić? Przejadymy tam, tu między pasem drogi granicznej. Przejadymy. Tu jeszcze widać drut kolczasty na płocie. Jest drut kolczasty, żeby żaden się nie odważył przechodzić przez granicę, która idzie przez tą działkę po lewej stronie. Nie będziemy oczywiście filmować domu, ale takie oto paradoksy tutaj mówię. Tu też słupki graniczne idą przez pole, a my jademy kajtam. Tu jest jeszcze jakiś stary słupek, ale to, co to tu jest? Co by to tu był za słup? Teraz mamy sytuację taką, że widzicie, o, tu mamy potwierdzenie. Granica państwowa idzie tam za tym foliokiem. Czarne linie idą przez prywatną działkę. Granica. To jest dopiero ciekawa sytuacja.
też przez czyjeś pole pewnie idzie. A ten słupek jakiś taki poszarpany tu wygląda. Kurde, tu są łosty. On tu jest skądś dostarczony. Wygląda na stary. Ale tu prusko-austriackiej granicy nie było. W okolice miejscowości Szyleżowice. Bo jak to woli po czesku Szilherowice. W każdym razie widoki w tej mamy fantastyczne. Ale i też zapachy fantastyczne. No bo tu jest gnojowisko. Widzicie? Nie gnoj. Nawet drzew po nim przejechał. Ale widok tam jest bajunia. Na polską stronę. Niedźwota, że tu był krzywy. Charlotta widać. Widać hołda Charlotta. Widać Szyleżowice. Jakoś aleja tej mumy. Ale fajnie się tu jest. Pozdrawiamy Pisarzowice oczywiście. Pan Wojtek do mnie zadzwonił. Co? Szaman? No i otwarty. Jakie się domki tutaj. Obec monitorowana kamerowym systemem. A iść powinien być sklep. Znaczy sklep tu jest w każdej chałupie. Dobry. I kołchoźniki uruchomili w Czechach. Koniec ogłoszenia. A tu my byli na zakupy. Muzyczka jeszcze. Najpierw była muzyczka, potem jakieś ogłoszenie i fajrant. I tajśmy wyjechali. Nie kojarzę tej miejscowości. Prawdopodobnie Chluczyn tam jest. Też już pożniwowane tutaj widzę. U nas też. Paloty też porobione. Łysochora widać. No i mamy bunkier. Chyba ja tu już kiedyś przy tym bunkrze był, ale to na pewno przed pandemią. To jest pewne, że to było przed pandemią. A z tym zakazany. Co tam jest?
Upierdnie, czuję głęboko. Niemcy robiły testy. Temu są te bunkry uszkodzone, bo Niemcy robiły na nich testy. W czasie wojny. Ale kofola tam stoi. Nie mów swoja. Czyli mnie się. Tam jest radar meteo. Jest potężny. Niemcy robiły testy. Widzicie, tak to uszkodzone jest. Ale go nie wysadzili. To za miejscowość, ale tu jest dosłownie chałupa na chałupie. Jeszcze tako dolina. Widzisz, Piorunie. Nie byłeś tu nigdy w tym miejscu. Nie wiem, co jest. A ulicę mi piszczą. Wierzę w Czechach. Oni pracują, bo oni nie mają święta. Okazało, że my tak do sprawy zajęli. Żeby my się kaj w Ostrawie nie znaleźli. No kiedyś też my tak jeździli i my się znaleźli w Ostrawie wtedy. Lud Gierzowice. Chałupa na chałupie dosłownie. To są tereny, które były częścią tak zwanego Sudetenland. Tu jest szczyżenie psów. Szczygani. Nie strzyżenie, bo strzyżenie to jest po polsku, a po śląsku jest ściganie. Staro kapliczko jakoś. No nic tam nie ma. Kościół jak będzie otwarty, to spróbujemy wjeść. Tu jest chyba jakiś urząd gminy. Ja, faktycznie. Urząd gminy. Tutaj jakiś remont, chodnik robili. Aha. Wszystko z czerwonej cegły. Ale kościół, kościół ogromny, wysoki. Oczywiście, jak będzie otwarty, to wlazujemy. Ja tam coś uśpiewają. A tak, z tyłu to możemy jeszcze wyjść. Jest po niemiecku pisane na krzyżu. Nie, to po łacinie akurat. A już idzie? Kaj. No to jest katoliczki, jak my jakieli. Munia. Czy
To jak my, jak jeliśmy, to już ja po komunii. Jest. Nie ma innego nie ma. Pewnie tak. Przecież Prusy były, nie było, były Prusy, granica prusko-austriacka szła według Odry i potem Opawy, czy Opawicy jakoś tak. W każdym razie kraj pruczyński należał do Prus. No i wjeżdżamy do Ostrawy. Jakiś remont na drodze. Mamy Ostrawa. A, ścieżka rowerowo. Raczej. A tu raczej pokryty byś nie chciał zapłacić.
Ale więcej tych chłopków to tu nie mogli dać. Ja się w Ostrawie znaczę. Bo ona jest zamknięta, bo tam na znaku była zamknięta. No, tu już można jechać, bo już są sierżanty. Na hulajnogach też tu jeżdżą. Na kolobeszkach. Żeby uciec z tej głównej drogi. Tu coś i stoi. Co to jest? Wyglądałoby jak, że jakiś wiadukt pewnie budowali albo co. I zrobili z niego ściana wspinaczkową. Ale to i tak musimy do Odry zajechać, także to nie ma problemu. Musimy tam gdzieś skręcić, tam. To się tu jest zakaz? Jest zakaz. Musimy w Ostrawie na trasę Echo Lovero 4 i od razu z teleport nastąpił z Ostrawy do Landeka. Landek Park. Dobrze wiedzieć, że tu jakiś Landek jest. Koło nas też jest Landek. Okay, o, ty podziwaj się co tu stoi. No nie może być, żeby ją coś takiego przepuścił. Tako staro-ciufa. Panie, ty mi tam nawet zdjęcie zrobisz, bo jeszcze tam wyleza. Ale tam się nie otwiera chyba to jedno. Ale na wschodzie to wyleca. Ta Ostrawa Landek. Zjazd się pola namiotowe jakiś. Rezerwet, rezerwacja. No proszę, całkiem fajne miejsce, bufet. O, szachta tam jest. Szachta, nie widzisz? Na wprost. Wiewiórki jakieś tam są. Oho, ho, ho, ho. Ale my trafili tutaj. Idziemy to tam obejrzeć. Szachta widać. Ale tu zrobimy zdjęcie. Widzicie szachta? To już jest trasa Eurovelo 4. Nie R4, bo to jest co innego. Podobno po prawej stronie jest Odra. Ale też jak wiemy, tutaj wiodła granica prusko-austriacko. Jakoś tablica jest. Uważaj. Co to tu jest? Pozor. Warning. Spadające kamienie. Czyli znaczy się, że to się osuwa do Odry wszystko. Ktoś jedzie, kurde, przez bryle nic nie widać. No nic nie widać.
Tak oby ta druga pieniczko tutaj. No ten butel to już jest autobany. Ale są takie urwiska skalne. Tego nie widać po lewej stronie, ale są piorunowe urwiska. I wąsko, wąsko. Ale jest asfalt. A, tutaj Odra i Opawica się schodzą. Znaczy się, że dopiero tu jest Odra. Ale to nie oznacza, że nie ma granicy pruskoazjacji, bo tu jest granica pruskoazjacji. No to przejeżdżamy se nad Odrą w Ostrawie. Zobaczymy jak nasze tu wygląda, czy jest skażona, czy nie. I to jest granica prusko-austriacko tutaj. Morawska Ostrawa, aha. No to widzicie se Odra. Ale zrobimy je tu zdjęcie jeszcze. Widzicie? Jest Odra. Śląska Ostrawa. Wjechaliśmy do Austrii. Coś się tam wyszło. No dobrze. To nie da się pod mostem? To się kończy. Faj się kończy. Jak tam, druga. Tam idzie dali. Nie, to tam trzeba się. Tam gdzie się do pod mostem, ale... I tam jakiś chodniczek idzie. Ale się... To mamy problem. Ale tu można przejechać. Jest stop. Nie przejadę nic. Super, dzięki. No i mówię teraz tak, że my jesteśmy na granicy od strony Austrii. La 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 la. Na Śląsku. To tutaj powinny być słupki prusko-austriackie nad Odrą. Trzeba ich wypatrywać. No bo tu słupki powinny być. Bo my do Austrii wjechali.
Co to tam są za skały jakieś, nie? To jest hołda. Powinny być słupki. Sądząc po tym wale, po tym wszystkim, to raczej tych słupków tutaj nie zobaczymy. A szkoda. Co to tak szumi, to oczywiście autobana. Tam byśmy przejechali pod tym mostem. W okolice Bokumina. Po lewej stronie se płynie Odra. No jak wiemy, jakąś ścieżką rowerową C. Bardzo fajne ścieżki tutaj są w okolicy, a więc istnieje prawdopodobieństwo, że tu jakieś rajdy się odbędą jeszcze. Przeważają oczywiście polscy to rowerzyści, no bo w Polsce dzisiaj wolne, w Czechach nie. Chociaż ja powiedziałem, że nie ma święta, ale jest święto, tylko nie ma wolnego. I to jest granica prusko-austriacka tutaj, w tym miejscu. Ale o słupkach raczej tutaj nie ma mowy. Mogą być w krzokach, tak. Tylko pytanie, po której stronie w tych krzokach. Ale fantastyczna ścieżka. Biegacze i rowerzyści i rolkorze, wszyscy tutaj korzystają z tego. No jednak w Czechach ta sieć szlaków rowerowych jest dużo bardziej rozwinięta niż w Polsce, dużo gęściejsza. Ale faktem, że też Czechy to jest dużo mniejszy kraj od nas. Na tej stronie mamy już Odra i polsko-czeska granica. Mamy sobie już w starym Bokuminie. Pomału będziemy kończyć. 43 km. Czy jeszcze Kajzi jademy? Co? Jeszcze Kajzi jademy? Tak. Nie późno. Ale jeszcze ci ma nie ma. Ale no fakt, za 15:08. Nie by jeszcze kaza jechał. No. Prosto. Jeszcze do Bochumina zajadymy. Właściwie to my są w Bochuminie. Faktycznie tak. To dobre. Faktycznie. A, tu są te garaże rowerowe. To jest stary Bochumin, faktycznie, no tam jeszcze na granicy, nie? Praktycznie przy aucie. Się coś im mroczy też. Coś się mroczy, faktycznie. No nie, 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 nie. Nie robimy. Okej.
Wieprzy i my przejeżdżamy przez dawny most kolejowy, tak, bo to był gdzieś most kolejowy. Łopierunie. Świadczy to o tym przede wszystkim jego polską część. No i my już są w Polsce, w chałupkach. I raz zakończymy. Teraz będą otworzyć auto, pochować się i jadziemy do domu. Rzeczpospolita Polska, granica państwa, gmina Krzyżanowice. No to mówimy prosto do dumy, czym cię się idą zaś.